A więc aktualnie znajduje się przed Brooks Diner, czyli według statystyk najgorzej ocenianą restauracją w Brookhaven. I czy jest ona taka najgorsza? Słuchajcie, przekonajmy się idąc sobie do niej, więc sprawdźmy. Dobra, ogólnie z zewnątrz ona wygląda całkiem okej, może poza tym bezdomnym, który tam sobie stoi. Tam jest, co tu robi bezdomny? Czemu jest bezdomny pod restauracją? Może spytajmy go, wiecie. Trzeba warto pytać ludzi, czemu sobie w sumie stoją pod restauracją. Dzień dobry, proszę pana, co pan tutaj robi? O, witam pana kierownika. O, może ma pan jakąś grosika dać bezdomnemu? Tak właśnie, proszę pana, oceniam restaurację, bo podobno jest to najgorsza restauracja w Brookhaven. A co tutaj się dzieje? Ej, ty! Ty! Wynocha mi stąd! Ej, bezdomny! Woń mi stąd! Robert! Co ty robisz? Przecież ja tu zawsze stoję, o co ci chodzi? Wynocha! Odstraż mi klientów! Poszedł mi! No dobra, dobra, już idę sobie! O, witam, witam nowego klienta. Widzę, że pan tutaj chyba nowiutki. A, właśnie to chciałam się tutaj zjeść u państwa. Jest otwarta tutaj restauracja? Tak, tak, proszę ze mną, proszę ze mną. Zaraz po otoczu puchcimy. No dobra, więc pierwszego wrażenia ta restauracja na mnie dobrego nie zrobiła, ale może jedzenie będzie mega dobre, więc wejdźmy tutaj do środka. No i sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Grażyna, rób te burgery szybciej. Ale Marek... Co ty chyba śmieszasz? Gotuję jak mogę przecież! Grażyna, bo klient czeka! Mamy klienta od dawna, ty się opalasz? No tutaj się dzieje, widzę jakaś błotnia małżeństwa. Marek, robię najszybciej mogę! Też byś mi pomógł, a nie cały czas tylko siedzisz i nic nie robisz! Aktualnie Grażyna to blat myje, więc się cicho! No dobra, to ja może sobie zajmę jakiś stolik w sumie, bo gdzieś się siądę i może poczekam, aż nie wiem, jakieś zamówienia ode mnie zbiorą, bo aktualnie na ciebie nie spytali mnie, co ja w ogóle chcę jeść, ale może ktoś tutaj zaraz do mnie podejdzie. W sumie, aktualnie tam pani chyba jakieś burgery robi, a ten pan myje blat, tego tu usłyszałem, więc no nie wiem, zobaczymy co tutaj będzie. Grażyna, idziesz z tym jedzeniem? No idę już podać jedzenie, weź przestań. No proszę, niech pan nie. Ale proszę pani, ja jeszcze nic nie zamówiłem nawet. A, no dobra. Najwidoczniej będę musiał zjeść, co mi podali, ale czemu dostanę? Hej, zobaczmy co to za jedzenie jest, spróbujmy tego zjeść, nie wiem co to jest. Dobra, testuję to jedzenie i ono w sumie... Kurde, no może drugi gryz będzie lepszy w sumie, bo to nie smakuje aktualnie za dobrze. O, to nie było dobry pomysł, to jest, przecież to jest okropne, ale się źle czuję. O, podejdę tutaj. Proszę państwa, co to jest za jedzenie w ogóle? Czemu tak dziwnie smakuje, tak się źle po tym czuję? Nie smakuje panu? To nie mój problem. A jak pan jest głodny, to proszę, drugie danie, pusty talerz. Ale niech pan nie zapomina, za pusty talerz musi pan dopłacić. Co? Co to jest za restauracja? No co? Jeśli mam dopłacać za jakiś pusty talerz jedzenia, jedzenie jest okropne, brudno tutaj, śmierdzi w tej restauracji, bezdomni chodzą sobie przed restauracją i brakuje tutaj tylko szczurów. Dam, ale się ci zjem! O, nasz cały klient, witam! Nie no, ta restauracja to jakieś żarty, szczury tu jedzą! Ja trafiłem, myślałem, że to jest jakikolwiek wyższy poziom, chociaż trochę być jakiś ludzki poziom, a ten poziom jest nieludzki. Dobra, wychodzę z tej restauracji, nie będziesz jeszcze tu jadł. O, proszę pana, gdzie pan idzie? Nie wyjdzie pan, póki pan nie zapłaci. No co pan robi, pan zabarykadował właśnie mi drzwi? No tak, musi pan najpierw zapłacić, żeby mógł pan sobie wyjść. No dobra, a ile będzie to kosztować wszystko te państwa pomyje jakieś? A, no to będzie malutka sumka, ale całe 200 robux. Co, 200 robux? Za takie pomyje? Co pan, to jest jakieś zdzierstwo? No widzi pan, a Brookhaven nie jest tak, jak trzeba żyć. Trzeba wyżywić wszystkie szczury i bezdomnych. Pan żywi szczury i bezdomnych? No dobra, niech pan bierze te pieniądze. Proszę bardzo, pana 200 robux. Teraz proszę mnie stąd wypuścić, już tu nikt nie wrócę do tej restauracji. A, proszę bardzo, zapraszamy ponownie. Co za restauracja w ogóle? Zrozumiecie, szczury i bezdomni w niej. Jeszcze tutaj macha on. Nie będę tutaj jadł, ale na szczęście teraz idziemy do lepszego miejsca, czyli do podobno najlepszej restauracji w Brookhaven. Mam nadzieję, że tam będą mieli chociaż lepsze jedzenie niż tutaj, bo to jedzenie tutaj było naprawdę tragiczne. Nie jest się w tym Brooks Diner, przecież to jest jakaś melina, dosłownie, no u mnie w domu są lepsze jedzenia, a ja fun fact nie jestem dobrym kucharzem, ja naprawdę jestem tragicznym kucharzem, ale ja lepiej gotuję niż oni gotują. Dobra, teraz idziemy, słuchajcie, do lepszej restauracji, podobno właśnie pięciogwiazdkowej restauracji. Dobrze, a teraz co, jak widzicie, podobno pod najlepszą restauracją w Brook
Kevin, czyli The Brick Restaurant. Według opinii i statystyk jest to podobno najlepsza, najbardziej wykwintna restauracja w całym Brookhaven i dlatego teraz to sprawdzimy, czy jej poziom jest dobry, ale w ogóle spójrzcie, co tutaj stoi! Jakie auto! Przecież to jest Bugatti dosłownie i to jeszcze jak jest modyfikowane! Jak tutaj tacy ludzie sobie takie samochody jakby jedzą, to naprawdę musi być wysoki poziom! Teraz chodźmy tutaj zobaczyć, nie ma co zwlekać po prostu. No i dobra, widzimy tutaj, mamy, mamy tutaj kelnera na samym wejściu, więc zaraz powiedzmy dzień dobry, proszę pana! Dzień dobry, witamy w Brick Restaurant. W czym mogę panu pomóc? Ano, ja bym chciał stolik dla jednej osoby. Och, rozumiem. Proszę w takim razie za mną. Zaprowadzę pana do stolika. Okej, zaczyna się bardzo dobrze. Teraz chodźmy do stolika i zamówmy ty coś. Sobie siądźmy tutaj. Dobrze, a więc co by chciał pan sobie zjeść? Proponuję tutaj panu pewną kawę. Mamy bardzo dobrą kawę w naszej restauracji, a także może jakiś makaron. Makarony są nas wykwintne, nasz szef kuchni jest światowej sławy kucharzem. Dobrze, to poproszę w takim razie kawę, ale zamiast makaronu wybrałbym może jakąś steka, jakieś mięso, wie pan. Ja bym coś bardziej cięższego. Oczywiście, nie ma problemu. Czas oczekiwania na zamówienie to będzie pewnie jakieś 10 minut, dlatego proszę chwilę poczekać i zaraz sobie nawrócę. Okej, obsługę na pewno mamy bardzo dobrą w tej restauracji. W ogóle spójrzcie, tam siedzi w ogóle obok mnie. Siedzi tutaj jakiś bogacz, ten chyba ten od tego Bugatti. Może do niego się przyjedziemy, w ogóle spytamy, co on tutaj robi. Przepraszam, proszę pana, a co pan tutaj w ogóle robi w tej restauracji? Czy pan ocenia tę restaurację dobrze? Bo właściwie to robię taką właśnie teraz recenzję z restauracji różnych w Brookhaven i chciałem spytać o pana opinię. Och, tak, bywam tutaj często. Jest to moja ulubiona restauracja. Czyli poleciłby pan tę restaurację innym, tak? Jako taką dobrą restaurację? Oczywiście, proszę pana, jest to naprawdę restauracja na poziomie, a nie jak te inne meliny w Brookhaven, o których wszyscy ci ludzie chodzą. Dziękuję panu bardzo za opinię. No widać to ewidentnie, że tu jest naprawdę mega duży poziom. Aktualnie, słuchajcie, idziemy sobie usiąść i czekamy na nasze zamówienie, bo już powinno sobie zaraz tutaj być i powinno nas ten kelner już przyjść, ale no już, słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż po prostu zjem już to jedzenie, bo na pewno będzie mega dobre. Proszę pana, mam pana zamówienie. Oto pańska kawa, a także mamy tutaj dla pana pana steka, bardzo soczystego. Szef się bardzo panu postarał. Mam nadzieję, że będzie panu smakować i smacznego. Jakby było coś nie tak, to proszę mnie oczywiście powiedzieć mi o tym, od razu zgłoszę to do szefa. Smacznego życzę. Dobrze, więc spróbujmy tego jedzenia. Sprawdźmy, jak ono, czy jest ono mega dobre. Hej, Zumo! O, nie wiedziałem, że jesteś w tej fancy drogiej restauracji. I co jesz teraz? Co ty tutaj robisz? No, nie, właśnie steka sobie zamówiłem, a co? Czemu pytasz? Kocham tą restaurację. Ej, ale będziesz to jadł? Nie? No. Dobra, to ja sobie to spróbuję. Co? Nie, Tistu, nie nic mojego. Ej, Tistu, no nie moje jedzenie, od czemu mi zjadłeś? Ale pyszne było, Kazmo, dziękuję, akurat byłem taki głodny. Co i teraz sobie pójdziesz? Tak, po prostu Tis musi za to zapłacić. Nie, to ty zamówiłeś, ale jesteś dobrym przyjacielem. Naprawdę. Dobra, to ja lecę. No Tistu, nie, no czekaj! Proszę pana, pan musi zapłacić, wie pan, właśnie tutaj, bo widzę, że pan już zjadł. No, ale to nie ja zjadłem, to mój kolega Tistu zjadł to. No cóż, proszę pana, ale to pan zamówił to jedzenie, więc pan będzie musiał za nie zapłacić. A, no dobrze, no dobrze. W takim razie, ile w ogóle płacę za to? Oj, no cóż, no, będzie to tylko malutka sumka na szczęście, bo jesteśmy tanią restauracją i będzie to malutkie 1000 Robux. Co? 1000 Robux? Ja nie mam tyle. Oj, nie ma pan tyle. Oj, proszę pana. No to będziemy mieli małe kłopoty. My piszemy panu po prostu rachunek i będzie pan musiał zapłacić to na posterunku policji. Co? Co to za resort? Na posterunku policji mam płacić za jedzenie. No proszę pana, może albo wezwać policję, albo pan zapłaci na posterunku policji. A, no dobra, niech pan już po prostu mi da ten rachunek. Proszę bardzo, to pański rachunek. A, szkoda, miałem nadzieję. No dobra, idziemy płacić z tej restauracji. Oceniając ogólnie te restauracje obie, słuchajcie, no co mam powiedzieć, no ta restauracja była tragiczna, ta nie była wcale taka złota droga, ale gdyby nie Tistu, który zjadł mi moje całe jedzenie i jeszcze jest mega tam drogo. No to jakie są problemy tych dobrych restauracji, że jest w nich mega drogo, ale to przynajmniej coś tam, ta kawa była całkiem dobra. Mimo wszystko wolę jednak te lepsze restauracje niż od tych słabszych w Brookhaven. Jeśli podobał wam się ten odcinek, pamiętajcie, by też patrzeć na inne moje filmy, które wam się teraz wyświetlają na ekranie. Ale dzisiaj było tyle, także trzymajcie się i na razie!